Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online, ale z wyjątkowego dodatku, który został dodany dzisiaj. Jest to dodatek, który jest dedykowany specjalnie dla nas, czyli fanów gier wyścigowych, fanów Forzy. I tym razem, ojej, jestem ciekawy jak to wygląda, jeszcze nic nie sprawdzałem, jeszcze nie kupowałem żadnego samochodu, wszystko sobie sprawdzimy razem. Tutaj te samochody, które mam, to już są samochody z dawnych aktualizacji, one są w GTA już od dłuższego czasu. Tak więc tak, jedziemy sobie Diablosem, na razie zobaczymy co się z czym je. Widzę, że na mapce pojawiły się nowe ikonki. Na przykład mamy warsztat tuningowy, proszę bardzo. Tutaj mamy jedną ikonkę, tutaj mamy drugą, zajedziemy sobie zobaczyć co to jest. I mamy też klub samochodowy Los Santos. Widzę, że są na razie tylko dwa takie warsztaty, a nie, jest ich więcej. Na przykład tutaj coś jest. Kurczę, tak dziwnie rozmieszczone, nierównomiernie, no nie? Ciekawe, czy są jeszcze w innych miejscach te warsztaty. Ale chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. Obecnie, w tym momencie do gry już zostały dodane 10 nowych samochodów, w tym na przykład... Ja już wybrałem w ogóle samochody, które chcę kupić tak naprawdę. Jest to Honda S2000, Mazda RX-7, czy Toyota Supra MK5. Już sobie te fury wybrałem i zaraz sobie je chyba kupię. Ale najpierw zobaczmy, o co tutaj chodzi. Jestem przy tej takiej ikonce. Aha. Czekaj, to my możemy posiadłości kupować teraz. To jest warsztat tuningowy jakiegoś ziomeczka, w ogóle jakiegoś gracza, ciekawe. Czyli trzeba jakąś posiadłość kupić, myślałem, że to tylko samochody będą. Dobra, no to ja muszę sobie hajs sprzedać na konto w razie czego. Pyk. I przelewamy wszystko na konto bankowe, bo tutaj chyba zaraz wejdą jakieś grube zakupy. Serio, ja myślałem, że to tylko samochody będzie trzeba kupić, a tutaj widzę, że jeszcze coś więcej wchodzi w grę. To zajedźmy sobie do tego klubu. Kurczę, ja myślałem, że to więcej garażów tuningowych zostało dodanych, to po prostu garaże czy innych graczy. Ciekawe, no nie? Tam widzę, że trochę graczy się kręci gdzieś w tej okolicy i chyba nie wiedzą jak tam wjechać. To jest ten budynek, w tym budynku wszystko się chyba odbywa. Możemy tam wejść chyba normalnie, nie wiem czy można tu wjechać samochodem? Nie, jest jakiś wjazd do aut, zobaczcie. Zobaczmy sobie. Okej, można normalnie wjechać, zobaczmy o co tu chodzi. Słychać jakieś dźwięki samochodów, które sobie gdzieś tam jeżdżą w środku. Na zewnątrz było słychać. Uuu! Oh damn! Jest nowa Supra. Jest RX-7. Men, I told them, I'm sure they got a really beautiful silver medal with your name on it. Weren't that the race you won like third in? Girl, if I'd known you was watching, I'd have smoked all of food. Oh, dude, y'all need your mama to watch you play? Aww. Hold on, lost puppy right here. Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? It get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. As long as you ain't a cop. Yo, buddy! You a pimp, right? Ej, też mam taki samochód. Uh-huh. You know Benny? That boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the LS Car Meet, the heart of the scene. And I'm Hal. Hey, have we met? I don't know. Everyone looks familiar to me, especially if I clocked him in my rear view. Okay. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. Be who you wanna be. Tuner, modder, stock car racer, obnoxious as a motherfucker. Express yourself. Yeah. Fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it. Only thing we don't got is beef. We leave that shit at the door. Do talk some shit, but he right. Mm. Only gunshots you gon' hear in here be some fool's burble tune. Look around all you like. See some cars, meet some people, get wild. But if you wanna get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Uh-huh. Oh shit. That was Susanna. Audica, zobaczcie. From out of town. Baby doll, you leaving already? We got some work to do. Can't be sitting out here stunting all day. Mm-hmm. Hey, this is my new man. This is how. What up, though, young player?
Hey, good to meet you. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. Just worry about the job. Kurde, czuję się jak w Need for Speedzie trochę. Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it. It's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take too long. We finna get it started here. Okay. Peace. Spalony kapciuch, nice! I drifty. What was that about? I'm trying to put a crew together. Huh. She's got this list of jobs. Some serious shit. Gonna need a crazy ass wheelman and someone to run it. You down for it, Hal? Oh, you know I got that ticket last week. I ain't trying to lose my life. Dobrze, jesteśmy w środku. Jest tutaj już trochę graczy. Czy można tu jakoś driftować? Jest masa różnych furek. Widzę, że jest trochę graczy w ogóle w tym budynku. Jeden, dwa, trzy, to jakby oddzielna sesja jest? Nie mam pojęcia, jak to tutaj działa. W każdym razie... Ej, ten samochód jest zatopiony w ziemię. On nie jest taki niski. Generalnie Nissan 370Z już w grze był wcześniej w Arenie Wojny, no nie? Można było sobie zrobić w miarę taką czystą wersję tego auta. Okej, okay, ja wyjdę sobie z trybu pasywnego. Bo tutaj widzę, że paru graczy już ze swoimi furkami stoi. Tu jest chyba Lamborghini jakieś. Ty, ale tam... Tam ktoś jeździ! Czy oni driftują? Czy ten tor tam to jest typowo tor driftowy? Nie wiem, a co to jest? Wykup mini członkostwo, by przetestować pojazd. Aha, to jest specjalny pojazd. Dobra, musimy wykupić jakieś członkostwo. Więc chodźmy się dowiedzieć co i jak. Okej, kup członkostwo, kosztuje to 50 tysięcy. Oczywiście, że kupujemy, dobra. I teraz możemy testować chyba tamten samochód, prawda? Zobaczmy jak to wygląda. Mogę sobie... Wejdź w pojedynkę, okej. Tor testowy. Spoko. I wsiadam sobie do tego Nissana. Fajne to jest, że można to przetestować jeszcze przed kupnem. Tę furkę. Czy jest tryb driftowy, ja się pytam. Czy można sobie driftować furkami? Tak się zastanawiam. Zaraz zobaczymy. Dobrze, jesteśmy na torze driftowym. Ogromny jakiś hangar albo coś takiego. Ale furka jedzie normalnie. Tutaj nie ma jakichś, jakiegoś takiego driftowego stylu jak z Undergrounda czy coś. Nie driftuje. Chyba, że musimy rozpocząć próbę czasową, to że testowe, sprawdzić rankingi, mierzyć innym rzeczom, tak jak widzieliśmy. Okej, dobra. Czyli tutaj mamy klub LS, próba czasowa, tor testowy, ekipa, znajomi. Aha, tutaj rozumiem, że do tej, do tego miejsca może mogą dobić osoby, które ja sobie wybiorę. I tutaj mamy tak, pogoń, pojedynek. Ciekawe. Próba czasowa. Zobaczmy jak wygląda próba czasowa. Jedziemy sobie najpierw na start chyba. I potem musimy... Musimy przejechać coś na czas. I zdobywamy tutaj też oczywiście reputację. Rozpoczynamy próbę czasową. I tak, i tu pewnie będziemy musieli jechać przez checkpointy, ale póki co... To nie widzę tutaj możliwości do driftowania. Bardzo bym chciał, żeby można było tutaj podriftować. Arena jest świetna. Zobaczcie ile tutaj jest miejsca. Jakby można było odtworzyć w jakiś sposób Tokyo Drift. Wiecie o co mi chodzi? Ten film. To by było świetne. To by było naprawdę świetne. Dobra, próba czasowa. Osobisty rekord. Jak ja tutaj zdobędę jakiś wynik, to... Jak to będzie wyglądać? Bo wszystko jest dla mnie tu zagadką. To jest nowa aktualizacja, która wprowadziła szereg różnych rzeczy dla nas rajdowców i tuningowców, czy nie? Dobrze, dostałem reputację. Mam drugi poziom reputacji. Dostałem coś. Dobrze, i możemy sobie stąd wyjechać. Możemy sobie zrobić jeszcze chyba inne rzeczy. Zaproś do klubu samochodowego, kurde. Tor testowy, pogoń. Kurczę, tego nie mogę odpalić.
A tutaj można się fajnie pobawić, tylko musiałbym z kimś chyba, no nie? Albo z innymi graczami tutaj wbić. Ej, to jest coś, czego brakowało w GTA, do zlotów na przykład. Ty, co to jest? Co to jest za fura? To jest fura, której chyba jeszcze nie ma w GTA. Wow. To jest jakiś nowy samochód, zobaczcie, on w ogóle nie ma dachu. On ma ucięty dach. To chyba można spotkać wszystkie samochody z tej aktualizacji, nawet te, których jeszcze nie ma normalnie dostępnych teraz. Zobaczcie, tutaj sobie jakiś gracz stoi. Ja tutaj też mam chyba swój samochód gdzieś postawiony. Ej, czekaj, bo tutaj jest jakaś niespodzianka. Sobie wyzwania, znajdziesz wyniki interakcji, znajdziesz pojazd do wygrania. Okej, zobaczmy. Pojazd do wygrania. Zajmij przynajmniej trzecie miejsce 3 dni z rzędu. I ten pojazd jest do wygrania. Wow, poważnie? Seria wyścigów ulicznych. Przynajmniej trzecie miejsce w wyścigu z serii wyścigów ulicznych z rzędu. Kurde, co to jest? Sprint, opcje pojazdu, drzwi pojazdu. Czekaj, czekaj, bo ja muszę podejść do swojego auta. Tu jest tyle opcji. Osiąga nowy rekord czasowy. Ktoś tam zrobił jakiś rekord. Tutaj jakiś, tutaj ktoś jest w ogóle. Co to za jeden? Organizator wyścigów, seria wyścigów ulicznych. Dobra, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Okej, okay, odpaliła się sesja, gdzie będziemy się ścigać samochodami klasy Tuner. Wyścig bezkontaktowy, 3 okrążenia. I chyba nie wiem, czy musimy tutaj zapełnić. Co to w ogóle za wyścig jest? Gdzieś tam po mieście będziemy się ścigać. No Need for Speed! Dosłownie Need for Speed! W ogóle nie wiem, czy mam jakiś dobry samochód z klasy Tuner. W razie czego to po prostu wybiorę jakikolwiek będę miał. O ile w ogóle... Nie no, jakbym nie miał żadnego samochodu z klasy Tuner, to bym nie mógł chyba tutaj dołączyć w ogóle, prawda? O kurde. A wiecie, chyba nie mam. Bo to wygląda na to, że jest nowa klasa samochodów. O kurcze. Dobra, weźmy Honda S2000. A może tu po prostu nie można... Może tu po prostu nie można brać udziału w wyścigach swoimi samochodami niestandardowymi. Albo może to host wybiera, nie wiem. Dobrze, jedziemy, no Need for Speed Underground. Zobaczcie, tam jeszcze chyba ktoś stoi po środku i będzie startował wyścig. Jakaś laska, ej, serio? Nie, no po prostu stoi, nic nie robi. Wyścig jest bezkontaktowy. Jadę sobie Hondą S2000. Właśnie, ona ma chyba ściągany dach, zobaczcie. Bo to jest soft top. Uhohoho! Będziemy musieli sobie kupić ten samochód jako pierwszy i to sprawdzić. Tu jakieś samochody na poboczach stoją, widzieliście to? Tu jakieś postawione ciężarówki, jeździmy w nocy, oczywiście się ścigamy. No to jest Need for Speed, mówię wam, klimat Need for Speedu. Wygląda na to, że te nowe samochody to jest jakaś chyba nowa klasa, bo ktoś tutaj chyba ma przerobioną jakąś furkę, bo troszeczkę szybciej jeździ. Nie wiem, czy uda mi się go podgonić. Mamy 3 okrążenia tutaj. I jestem ciekawy, co się stanie, jak wygram, nie wiem, jak przejadę ten wyścig w ogóle. Powinna mi się zwiększyć reputacja, prawda? Tutaj zobaczcie, przez jakie miejsca my się w ogóle tutaj ścigamy. Gości się jeden rozwalił, gdzieś tam, wszędzie na poboczach gdzieś stoją samochody tuningowe. Ekstra. Moja Honda chyba nie jest zbyt szybka. Widzę, że ci po prostu, oni też mają chyba zwykłe samochody. Niestuningowane. Tu mnie trochę zarzuciło. Tutaj dalej stoi ta typka, dobra, mamy okrążenie. Przed chwilą gościu pojechał jakimś skrótem tutaj przez plac budowy. I skrócił sobie trasę, już musi jechać to któryś raz, albo ogarnął tak szybko. Nieźle. Ej, normalnie, to jest aktualizacja, ona się powinna nazywać Need for Speed Underground. Poważnie. Ej, bo to jest dokładnie ten klimat, to jest ten klimat. Zobaczcie, możemy jechać albo górą, albo dołem. Na asfalcie są narysowane na niebiesko jakieś strzałki, w którą stronę mamy jechać. Wiesz, wszystko tak undergroundowo. Kurde, ale klimat fajny. Fajny klimat tej aktualizacji. Myśmy robili już wiele takich zlotów, ale brakowało czasami takich miejsc, gdzie możemy się właśnie spotkać w ten sposób, albo żeby zrobić taki typowo undergroundowy klimat. Wow.
Ja ukończyłem na trzeciej pozycji, na drugiej czy na trzeciej, coś takiego. Dostałem mało kasy, ale to chyba nieważne. Dostałem też chyba reputację tą drift, tą z klubu czy coś. No niestety GTA wczytuje mi się bez końca. Chyba mamy ten problem co kiedyś, że gra nie chciała się jakby wczytać po zrobieniu jakiegoś wyścigu czy coś. Myślę, że serwery są po prostu mocno obciążone teraz. Kurde, jak pusto na ulicach, żadnego gracza nie ma, nikt nie robi napadów, wszyscy siedzą teraz w tym. Czekaj, się ma tu Moody Man? Weźcie w biznes ze mną. Skołuj sobie warsztat. Okej. Takie mam wrażenie, że chyba za każdym razem, kiedy wbijamy sobie tutaj do tego centrum podziemnego, to za każdym razem są inne samochody porozstawiane, co jest mega fajne. Zarypiasta sprawa. No dobrze, ale ja bym chciał kupić warsztat i nie wiem teraz, gdzie się to robi. Zobaczmy u tej babki. Członkostwo już mamy. Przynieść pojazd osobisty, statystyki członkostwa. Okej, tutaj nam się pewnie to teraz nie pobierze ze względu na obciążenie. Dobra, chyba znalazłem sposób, w jaki się driftuje tutaj. Wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba wziąć swój samochód. Pokaż opcję samochodu. Zmodyfikuj pojazd. Musimy go zmodyfikować. Cyk. I jak wiedziemy sobie tutaj, mamy możliwość zainstalowania specjalnych opon do driftu. Czujecie to? Ja nie wiem, czy są jakieś dostępne nowe części akurat dla mojego samochodu. Ja tutaj mam taki trochę standardzik zrobiony, ale ten samochód będzie fajnie driftował, bo on generalnie już bez tych opon fajnie driftuje. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Dobra, weźmy sobie tak, skrzynię biegów, koła, rodzaj kół, tor, zobaczcie, zobaczcie. Klasyczny ride. Okej. Statystyki się nie zmieniają. Palnik. Ale zobaczcie tu. Zmieniają się. Kurde. Szybki chłopak. Statystyki samochodu się nie zmieniają. Piątka. Blender. The fuck? Co to? O, czekaj. Dinka. Reputacji blokować. Okej. Ja tak nie patrzę teraz na felgi. Ja patrzę tylko, które są opony do driftu. Rodzaj kół, koła, projekty opon, ulepszenia. To nie to, projekty to też nie to. No dobra, teraz patrzę na felgi, bo jedźmy od początku. Więc tak, fabryczne wyglądają, tak? Jakie by tutaj dać do tego auta w ogóle? Zobaczcie, jak fajnie się mu tutaj kręci. To jest auto generalnie niezbyt dobre do jazdy, tak, do przemieszczania się w GTA, ale jest kozackie z wyglądu i bardzo mi się podobało. Dlatego sobie je kupiłem. Okej, tutaj już mam zablokowane te felgi. Patrzcie, jakie te są kozackie. Takie zakręcone. Fajne. Tu mamy coś takiego. Ale zobaczcie, nie wiem, nie ma odpisanych, które są typowo do driftu, prawda? Te koła. Weźmy sobie, któreś mi tutaj się już podobały. Chyba weźmy sobie nawet te. I proszę bardzo, wyjeżdża moja furka. Yeah! O, możemy tutaj... Proszę bardzo! No dobra, chodźmy na tor testowy, zobaczymy, czy te koła coś dały. Dobrze, jestem, dostałem za coś 5000 dolarów, nie wiem za co. Specjalne koła do driftu. Znaczy ten samochód generalnie, on jest taki driftowy, ale te opony raczej nie są inne. Które to są specjalne driftowe? Ja tutaj jeżdżę sobie z jakimś innym graczem. Tutaj gości sobie jeździ już w tym nowym autku, ekstra. Ale to nie są opony driftowe, one nie driftują. Coś nie tak zrobiłem chyba. Znaczy fajne są te felgi generalnie, ale muszę chyba zmienić opony. Jak duża jest w ogóle ta hala? Czekaj, przejedźmy się przez całą wzdłuż. Tutaj jest taki tor specjalnie wydzielony. Ona jest naprawdę ogromna. To jest jedno z chyba z większych pomieszczeń w GTA, w których możesz być w środku. No nie wiecie, co chodzi. Zamknięte pomieszczenie. Ogromna jest ta hala, naprawdę. W warsztacie tuningowym można instalować modyfikacje swoich pojazdów, w tym nowe opony z niską przyczepnością. Zwiększ swoją reputację w klubie, by odblokować też dostęp do wyjątkowych oznaczeń. Opony z niską przyczepnością.
Tak kurczę, no nie wiem, może na tym torze nie działają te opony, nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej chyba samochód tak samo driftuje jak wcześniej. Jeśli chodzi o nowe autka, to możemy sobie je oczywiście już kupić teraz, jak wybierzemy sobie na przykład jakiś kolor, czy wiadomo, nie? Ale cena promocyjna odblokuje nam się dopiero wtedy, kiedy zdobędziemy chyba odpowiednią reputację w klubie, której ja jeszcze nie mam. Tutaj mamy 3-4 samochody dostępne nowe, jest to na przykład to Audi. Ja chyba kupię wszystkie, bo mi się bardzo podobają. RX-7. RX-7 na pewno muszę mieć. 370Z niekoniecznie, bo już jedno mam, to po co mi drugie. Ale to nie wszystkie samochody, bo jeszcze są w tym bieda sklepie. Generalnie wcale nie taki bieda, bo tutaj też trzeba kupę siana na te fury powydawać. I zobaczcie, jest sobie coś takiego. To jest nowa fura, ale tu... Nie, czekaj, to jest nowe? Jest nowe, a tutaj nie trzeba mieć tej promocyjnej ceny, nie? Dziwne to trochę. A tu już jest, zobaczcie. O co chodzi. I tak się zastanawiam, bo może te specjalne koła o mniejszej przyczepności będziemy mogli zainstalować tylko do niektórych samochodów. Na przykład do tego mojego nie mogłem zainstalować, a może tylko do klasy Tuner. A? Będzie trzeba sprawdzić. Dobra, a z jakiej klasy jest na przykład ten samochód? Bo ja bym chciał... Ojej, ja bym chciał kupić Suprę i chciałbym się dowiedzieć, z jakiej ona jest klasy. No kupimy ją tak czy inaczej. Oho, pojawiły się ikonki garaży do kupienia. Zobaczmy, po ile są garaże. Znaczy te warsztaty. Nie wiem, co się z nimi będzie robić, powiem szczerze. Czy tylko tunigujemy furki i nic poza tym? Musimy sobie to oczywiście sprawdzić. Tylko gdzie ja bym chciał sobie to kupić? To nie wiem. O Jezu, ale się głupio nawiguje tutaj na PlayStation, powiem wam. Dobrze, chyba kupię sobie koło mojego klubu tam z tymi grami. Tam sobie to kupię. Tutaj możemy wybrać sobie różne style, za które trzeba oczywiście więcej dopłacić. Nie wiem, na co się tutaj zdecyduje. W każdym razie dopiero się ta opcja kupowania tych warsztatów odblokowała, kiedy wszedłem sobie tam, wiecie, do tego klubu, no nie? Tam zobaczyłem te cutscenki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy takie różne style, jakie możemy sobie w środku powybierać. Ja nie wiem, czy może sobie później to zaktualizuję. Na razie wybierzemy sobie to. Tu możemy sobie wybrać kolory. Pewnie będzie można coś tam robić w środku za... Ojej, czekaj, bo nie chciałem jeszcze tego robić. Tu możemy sobie emblematy powybierać. Pyk. Pracownicy, pracownik 1. Prowadzenie warsztatu to kupa roboty. Będzie kiedyś taki moment, że zbytnio zajmujesz się zlecenia, zbiorączki. Tu się dostarcza jakieś pojazdy? Kurde, dobra, weźmy dwóch pracowników. Dodatki, mieszkanie, podnośnik. Oczywiście, że musimy mieć podnośnik, no jak? Mieszkanie niekoniecznie. 3,5 miliona mi to wyszło. Bardzo fajnie, mamy dwóch pracowników, więc taki wybajerzony. No dobra, no to jak już lecimy po bandzie, no to kupmy sobie może jakiś dodatkowy styl. To mi się podoba, niech będzie. Kosztuje to niecałe 500 000. Weźmy sobie. Pyk. I możemy już jechać, a w międzyczasie pojawił się Chester, czyli Supra, moja nowa Supra MK5, którą mogę już sobie odebrać. Zwracamy ten samochód do garażu i już sobie wzywam. Zupełnie nowy samochód, Chester RR. Proszę bardzo, wygląda sobie tak. Z przodu wygląda troszeczkę jak Alfa, no nie? Jakaś Alfa Romeo, ale generalnie jest to Supra, zobaczcie. Wow, naprawdę nieźle to zrobili. Jakby mega, mega podobne do rzeczywistości, no nie? Do Supry z prawdziwości. Wow, fajnie. Ja wam przypominam, Supry MK5 nie ma w Fordzie Horizon 4 nawet. Tak Supra wygląda sobie w środku, no to jest GTA Online. I wygląda to dziwnie, nasza postać ma dosłownie nogi w kierownicy, co dodatkowo jest jeszcze bardziej dziwne, no nie? No ale jest, Supra MK5. Zobaczymy, będzie jeszcze później w tym roku specjalna aktualizacja, która rozszerzy możliwości tuningu naszych samochodów i będziemy mogli zwiększać ich osiągi jakoś dodatkowo.
I będzie to dostępne na konsoli PlayStation 5, na Xbox Series S i Series X, prawda? Czyli na tych nowych konsolach. Nic nie wiadomo na temat PC-ta, Rockstar nic o tym nie powiedział, ale będzie rozszerzona wersja na konsole. No i ja gram sobie teraz na PlayStation 5, ale gram w wersję na PlayStation 4, czyli normalnie gram z graczami, którzy mają PlayStation 4 u siebie i normalnie z nimi gram i jakby moja gra chodzi po prostu płynnie, tak? Mam te płynne 30 FPS-ów, ale to nie jest ulepszone GTA jeszcze, no nie? Dobra, tutaj mam swój warsztat, Auto Shop. Zobaczmy, nie mogę tu wjechać? Nie mogę tu furą zjechać, jakby... Czy to jest oddzielna działalność, tak? Ja tu muszę wyjść z samochodu i sobie wejść jakby w ten sposób, okej. Zobaczmy, o co tu chodzi. Aha. Czyli tak, mam swój warsztat, a nie mogę tu tunigować swojego auta. To jest dziwne troszeczkę, no nie? Okej, są ludzie. Co tu się wydarza? Gościu, zarypałeś mi fryzurę. Ja myślałem, że to będzie dodatkowy garaż dla mnie. Będę musiał, mógł wjechać tutaj moją furką. The fuck? Dobrze, musimy się zarejestrować i będziemy mogli chyba coś tutaj robić. Akurat sesja jest. Sesja jest pełna od VIP-ów. W każdym razie tu chyba będziemy mogli ściągać jakieś furki do tego miejsca. Naciśnij, aby odzyskać zrekwirowany pojazd, okej? Zobaczcie, że tuning samochodu zostawiam na sam koniec, a zajmuję się działalnością, bo bardzo mnie to interesuje też. Taki typowy, kurde, z tego GTA zrobić teraz taki underground. Wygląda na to jakbyś... Jak my robimy teraz jakieś przygotowanie tak w ogóle. No, jestem ciekawy, co to będzie. Musimy się na posterunek policji udać. Dobra, ci goście będą do mnie cały czas dzwonić. Ale jestem teraz za bardzo skupiony na mojej grze. Robi się z tego takie GTA RP troszeczkę, no nie teraz. Mamy już tyle różnych działalności tutaj, że właściwie serwery RP są totalnie niepotrzebne. Zobaczmy, o co tu chodzi. Musimy... Aha! To jest jakiś, zobaczcie, to jest jakiś parking policji. Oh shit! Oh shit! Ja myślałem, że będę mógł sobie tam po prostu tak wejść, gitarka! A tu proszę bardzo, jest konkretna walka. Dobra. Wow! Dobrze, widzę, że trzeba to trochę inaczej załatwić. Tam za dużo strzelają, ale spoczko. Ja wiem, jak się tam dostać. Proszę bardzo, zobaczymy, czy ja tu w ogóle czołgiem wjadę. Weźmy sobie widok może z lufy. Aha, dobra, tu nie mogę za dużo strzelać, bo będą kłopoty. Jest furka, obok niej jest jakiś Chester. Muszę teraz wyjechać tym czołgiem tak w ogóle. O kurde, to nie będzie takie proste. No jest to teraz Need for Speed Underground, więc zabawy z policją nie mogło tutaj zabraknąć, prawda? Dobra, mamy chyba furkę. O kurczę, tutaj nie wszystkich zabiłem. O, nie, nie, nie. Uch, jeszcze by mnie wystrzelał przez szybę. No dobra, mamy samochód, to jest to Audi. Wow, 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 bo mnie wystrzelają zaraz. Szybko przekąski. Jakie ulubione stacje radiowe? Co jest? Jakiś odtwarzacz? Co to były za opcje? Czekaj, jakieś nowe opcje sterowania samochodem są. Co to było? Ekwipunek, odtwarzacz, stacje radiowe. Nośniki danych, dawce? Kurde, co to jest? Pałę udało się zgubić oczywiście tym samym najstarszym sposobem, jaki jest chyba w GTA. Do Lestera nie dało się zadzwonić, żeby to zrobić na szybko, więc trzeba było im normalnie, klasycznie po prostu uciec, schować się tutaj. Widzę jeden poważny problem w tej audycji. Nie wiem, czy to zauważycie, ale zobaczcie te nadkola! Ała! Widzicie, jak one wystają? To jest tragedia! To jest tragedia! Dlaczego nie dali dystansy do samochodu? Chwileczkę! Widzicie to? Zobacz, jak to staje, jak to wygląda! O Boże! Dobrze, furka dostarczona. I co dalej?
Dobrze, dostarczyliśmy sobie furę i wiecie co, ja tutaj jeszcze nie ogarniam, co jest 5, co tu się robi w ogóle. Okay. This right here is where it all comes together. Thanks to you, we got the shop. Thanks to me, we got the team. And thanks to Kenny, we got the work. Seriously, my man, nie zaglądaj, żeby dowolne zlecenie. Okej, dobra. He got all kinds of clients coming to him to get shit done. Wow. Tutaj mamy łączne przychody i możemy różne zlecenia robić. Są jakby takie mini napady albo coś, no nie? Napadnij oddziały banku Los Santos i hrabstwie, by ukradnij jak najwięcej gotówki. Zdobądź informacje o lokalizacji skradzionej receptury narkotyków od dealera. Zatrzymaj konwój wojskowy, wykonaj Ej, ale fajne to jest! Ty, ale to dobre jest! Ziomek, będziemy grać! Wow, będziemy testować! Zobaczcie, jaki mam w ogóle garaż. Ja tutaj zatrudniłem jakichś pracowników. Dlaczego ja nie mogę wjechać tutaj swoją furką? Chyba, że mogę. Może tu będzie się sprowadzać jakieś... Ty, zobacz, jak to wygląda. Ej, bo ja bym chciał postawić jakieś tutaj moje tunerskie fury. Ale to tak wygląda, jakbyśmy mogli to zrobić. No zobaczcie, tutaj jest ten panel do sterowania. Zarządzanie pojazdami, no nie? Zobaczcie, mamy sloty normalnie na fury. Czekaj, co jest? Tutaj mamy jakieś mini gry. Możemy to zagrać nawet, ty. Co to jest? Co to jest? Jedź, Asuka, zobaczmy. Jak ty trzymasz kierownicę? Weź się opanuj. Vice City. Okej. Okay. Ja kojarzę te gry, ja byłem mały wtedy. Się grało na jakimś Atari albo coś. Watch out, okej, okay. Musimy... Uuu, shit. Musimy chyba uważać na przechodniów. To ma... jest jedna z minigier. Gramy w grę, w której gramy w grę. Jedziemy z jakimś psem w Vice City różowym Ferrari albo coś. Oh shit, rowerzysta! Ej, kozackie! Need for Speed Underground. Ja tak nazywam tą aktualizację do GTA. Co wy o tym powiecie, ej? Będziemy sobie to badać jeszcze w następnych odcinkach na pewno. No i dzisiaj nie udało się zrobić tuningu, ale zrobimy sobie tuning na pewno samochodów różnych i pokupujemy sobie różne furki, przetestujemy je. Do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejas.